Rada pierwsza opinii się pozytywnie uznanie zakonnych przyrody Zamku Szykówkowego rozwiązanego przy ulicy Białoruskiej na rzece nr 1025 w celu drogi 40 kultury. Chciałem, proszę Państwa, powiedzieć tak, że Komisja Ziemi zwracała się zresztą nie jeden raz i nie w tym temacie dotyczącym ochrony pomników przyrody. Generalnie nasi członkowie i mówię, że Rozumie Rada, bo tak się wychodzimy, postulowała, że w objąć ochroną przyrody cenne okazy przyrodnicze. Na przykład z odpowiedzi na pismo Rady Dzielnicy dostaliśmy z Urzędu Miasta właśnie pismo, że rozporządzenie wojewody z 20 stycznia zostało uznane za komunikację 7 dębów przy Popołu, 4 dęby przy ulicy Podedworze, 4 dęby przy ulicy Malborskiej, Białoruskiej, w rejonie osiedla pod dębami, 2 jesiony, 4 dęby przy Popołu, wzdłuż części odrodzenia przedszkola przy ulicy Estońskiej oraz Lipa, Grodnolista, Rostuca na terenie przedszkola przy ulicy Estońskiej. Między innymi w sprawie tego dębu, ponieważ Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta prowadzi postępowanie, zwrócił się do nas, żebyśmy wydali opinię, w związku z tym ta uchwała jest przygotowana w tym temacie. Zarząd pozytywnie zaopiniował proszę o uchwałę. Nie otwieram dyskusji nad projektem i proszę Pani Radny. Chciałem powiedzieć, że pisma zarządu zwrócił się do Wydziału Kształtowania Środowiska z sugestią, jakie trzeba postępy na sumienie dziennie miasta, naszym zdaniem powinny być objęte ochroną prawa. Mniejszym te trzeba. A odpowiedź z Wydziału Kształtowania Środowiska rozwija się troszeczkę z tym, że mamy, myśmy wskazali. Z tym, że jakby to jest to, jakby brakuje to pozytywnie, ale to dopiero w przyszłym roku, kiedy będzie można się z Wydziałem Kształtowania Środowiska konfrontować tej sprawy. Ale chciałbym jeszcze zabrać głos na początku tej projektu uchwały. Chciałem Państwu powiedzieć, że realizacja tego właśnie dębu przykupowego to jest nie gdzie indziej niż na osiedlu przykupowego. To, co myśmy po prostu walczyli, protestowali kandydować jeszcze poprzedniej kadencji, bo dotyczyła do Parku Kucharskiego i Ministerstwa Wszystkiego, to teraz z takim opóźnieniem Wydział Przedmiotowania Środowiska reaguje, że obejmuje, proponuje odpowiedź o pełną prawną dla autorytarności. Dobrze, nie wiem, że ktoś Państwa jeszcze w tej sprawie chciałby. Proszę Państwa, gdybyśmy jakby to było chronokrawne, ten dom drugi to już objęty w poprzedniej kadencji, kiedy walczyliśmy o to, żeby to się pod dębami, no nie, że nie fałkownie powstało, ale na jakichś obostrzonych warunkach, to zachowanie byśmy to naleje, tak? To na to, że jest istnieje przepis, jeżeli jest jedna tabliczka przybita do drzewa, że jest to pomnik przyrody, to dotyczy całego szpalu drzewa, które rosną w tym samym ciągu. One są wszystkie podmiotowe prawne. Dobrze, jeśli ktoś z Państwa radnych jeszcze pytanie, poszli projektu uchwały. W takim razie przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały według druku nr 3013. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sama uchwała została podjęta. W takim razie przychodzi.